Jest wtorek, 20 grudnia. Dzisiaj usłyszymy o spotkaniu Maryi z aniołem. Niech ono cię zainspiruje. Słuchając, spróbuj towarzyszyć Maryi w jej doświadczeniu. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna. I jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Łaska wydaje się być czymś jednoznacznie pozytywnym. Jednak nie wiadomo, czy chcielibyśmy się znaleźć w sytuacji takiej jak Maryja w momencie zwiastowania. Życie Maryi zdecydowanie byłoby prostsze bez propozycji anioła. Jednak ona przyjmuje łaskę, napełnia się nią. Jaka jest Twoja gotowość do przyjęcia łaski, która może skomplikować Twoje życie?
Anioł tłumaczy Maryi sytuację, która do końca wytłumaczalna nie jest. Ważnym elementem wyjaśnień anioła jest cud poczęcia Elżbiety, dzięki któremu Maryja nie jest sama w swoim doświadczeniu. Może właśnie ta świadomość była dla niej kluczowa. Bóg bowiem ze swoją propozycją, z łaską, przynosi wsparcie. Niech mi się stanie. Najważniejsze w życiu słowa Maryi. To one wpłynęły na losy ludzkości. Jej tak było kluczowe w realizacji planu odkupienia. Warto rozpatrywać swoją współpracę z Bogiem w jak najszerszej perspektywie. Od naszego tak może wiele zależeć. Więc warto zaryzykować. Może dzisiaj Bóg zaprasza cię, by w jakiejś sprawie powiedzieć tak. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Maryjo, wspieraj mnie w mówieniu tak na to wszystko, co proponuje mi Bóg, na to, co przynosi życie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.